Przyjechaliśmy na bardzo trudny teren. Przyjechaliśmy grać z zespołem, który gra naprawdę bardzo fajną piłkę i to, co zrobili się moi chłopacy, to jest wielki szacunek. Od początku bardzo żelazna konsekwencja. Może sytuacji było mało, ale tą jedną wykorzystaliśmy. Odpowiedzieliśmy bardzo pozytywnie na zdobycz punktową zespołów, które nas gonią. No i jestem niezmiernie szczęśliwy, że udało nam się zdobyć te trzy punkty i te trzy punkty na pewno nas umocnią w następnych meczach. Punkty dla Bytowi, wielkie gratulacje, ale przede wszystkim jak wam to się udało? Wygrać w Gdyni to wielka sztuka, zwłaszcza, że Arka w tym roku jeszcze u siebie nie przegrała. No nasza gra z meczu na mecz jest coraz lepsza. To ustawienie, które trener Kafalski nam zaproponował, zazębia się i to widać, że zespół przeciwny jakoś tak nie może sobie stworzyć jakichś takich mega klarownych sytuacji. No przekonał nas trener do tego, do swojej filozofii, którą wyznaje i no myślę, że w 5 ostatnich meczach zdobyliśmy 11 punktów. Szkoda tego meczu z Tychami, bo były sytuacje, żeby wygrać,
ale każdy punkt trzeba szanować, bo jak się nie da wygrać, to trzeba przynajmniej zremisować. I no dzisiaj na szczęście się udało, bo to jest bardzo, bardzo ciężki teren, ale powiedzieliśmy tu przed meczem, że przyjechaliśmy po 3 punkty, a nie po to, żeby sobie zagrać i wrócić, a zobaczymy, jaki będzie wynik, to wtedy będziemy rozmawiać. Zgodzisz się z opinią, że to był twój najlepszy mecz w Bytowi? Zwłaszcza, że to bezbłędne defensywnie, no i przede wszystkim no, to podanie do Mandrysza, które zakończyło się golem? Ja się staram grać w każdym meczu jak najlepiej, a czy to był dobry mecz, czy był słaby, czy był bardzo dobry, to oceni trener. Bo dla mnie najważniejszą decyzją, może nie decyzją, najważniejszą opinią to jest opinia trenera, a nie ludzi, którzy siedzą na trybunach, komentatorów, dziennikarzy, bądź zwykłych kibiców, bo to też jest ważne, ale to trener rozlicza zawodnika i później go wystawia, bądź go nie wystawia, więc to najważniejszą opinią to jest opinia trenera. No wiem, że kilka sytuacji było na pewno, które można było lepiej rozwiązać, ale fakt faktem, że ogólnie jako drużyna graliśmy bardzo solidnie. No i Arka jakimiś indywidualnymi akcjami mogła nas zaskoczyć, bo jeśli chodzi o rozegranie akcji zespołowe, to byliśmy przygotowani na nich od A do Z, można by powiedzieć. Patrząc też po pryzmat twojej gry kiedyś w Lechii, myślisz, czy zwycięstwo smakuje podwójnie? No właśnie rozmawiałem ostatnio z kolegą, który mnie pytał właśnie, jak to podchodzę do tego tematu meczów z Arką. I przypomniałem mu, że przed Lechią grałem w Polonii, gdzie warszawska Polonia, Arka i Krakowia to były trzy najbardziej tak jakby zaprzyjaźnione kluby. Odchodząc do Lechii, jakby stanąłem po drugiej stronie barykady, gdzie Arka i Krakowia to byli najwięksi jakby przeciwnicy. Ale ja nigdy aż tak bardzo emocjonalnie do tych meczów nie podchodziłem, aczkolwiek na pewno przy takich, nie wiem, kibicach, przy boisku, przy stadionie, jaki mają tutaj właśnie w Gdyni, to tutaj trochę czuć już ekstraklasy, trochę futbolu europejskiego, można by rzec, i na pewno takie zwycięstwo to dodaje takiego dodatkowego smaczku, że no inaczej smakuje niż, nie ujmując nic, ale na przykład na meczu, znaczy na stadionie w Sandecji, bo ta otoczka mimo wszystko robi dodatkową adrenalinę i taki smaczek, który mimo wszystko lepiej się. Za tydzień mecz z Widzewem, myślisz, że ostatecznie rozwiążemy tą kwestię utrzymania Bytowi w pierwszej lidze? No nie wiem, ja myślę, że niestety tak się ułożyły te mecze, że i Tychy i wygrały i bodajże Chrobry wygrał, niestety dla nas, aczkolwiek no, my musimy patrzeć na siebie, a nie na innych, bo nikt nam nie da, nie wiem, awansu, nikt nam nie da spokojnego bytu w tabeli, nikt nam nie da utrzymania tako. Jak będziemy wygrywać, będziemy grać dobrze, solidnie. Na pewno nie jesteśmy w stanie, znaczy nie, jesteśmy w stanie wygrać wszystkie mecze do końca, ale to nie będzie łatwe, więc na pewno może się gdzieś przydarzyć jakiś tam, nie wiem, możemy się potknąć, tak? Aczkolwiek my musimy w to wierzyć, że każdy następny mecz jest najważniejszy i w każdym następnym meczu musimy wygrać. A liczymy, że z tych 5 ostatnich spotkań 2 zwycięskie dadzą nam spokój, aczkolwiek no mówię, patrzmy tylko na siebie i na pewno będzie dobrze, a reszta to już jest ich problem, nie nasz. Dzięki.